2012 rok był czasem, w którym strefa euro zachowała swoją integralność terytorialną. Została w niej Grecja, sytuację w Hiszpanii, we Włoszech zdołano uspokoić, między innymi dzięki działaniom Europejskiego Banku Centralnego. To również okres wielkiego niepokoju o spowolnienie gospodarcze w Chinach. Niepokoju, który na szczęście okazał się w małym stopniu uzasadniony. Nowy rok, 2013, rozpoczyna się od awantury dotyczącej klifu fiskalnego w Stanach Zjednoczonych. Kryzys w strefie euro też prędko się nie skończy. W 2013 roku możemy oczekiwać również rozluźniania polityki pieniężnej na dużą skalę. Nie tylko przez amerykański Fed, nie tylko przez Bank Anglii z nowym szefem Markiem Carneyem, ale przede wszystkim przez Bank Japonii. Zobaczymy, czy krajowi kwitnącej wiśni uda się przerwać w tym roku straconą dekadę.